Zagraliśmy w dwudniowym turnieju imienia Adama Grabki. Bardzo mi się podobało to, że drużyny były na bardzo wysokim poziomie i każdy mecz był jak równy z równym. Już od dłuższego czasu wspieramy Akademię Piłkarską Wisły Kraków. Rozmawialiśmy już o Grabce, wiemy, że jest to najbardziej prestiżowa impreza Akademii w ciągu roku i było nam bardzo miło, że mogliśmy dołączyć i tutaj pokazać się ze strony firmy wspierającej i myślę, że to nie jest ostatni raz i będziemy starali się kontynuować w następnych latach tą współpracę. Wielką przyjemnością zawsze uczestniczę w tego typu turnieja, które są organizowane dla młodzieży, a w szczególności te, które w jakiś sposób wspominają postać mojego dziadka. Jestem niesamowicie dumny z tego, że mogę być w rodzinie tego wielkiego człowieka, który oprócz tego, że był świetnym trenerem, był fantastycznym również wychowawcą dzieci i młodzieży. Niesamowita atmosfera, która tutaj jest na R22, no na pewno dla tych młodych ludzi daje ogromne wrażenie. Byłem bardzo podekscytowany, że zagram na tym stadionie. Aby zagrać na tym stadionie, trzeba ciężko pracować. Oraz trzeba mieć dużo szczęścia oraz talentu. To jest niesamowite dla mnie przeżycie, jak mogę wiedzieć, że mój dziadek wychował takie postacie z reprezentacji polskiej jak Adam Nawałka, jak Jałocha, jak Skrobowski. Tych postaci z reprezentacji polskiej było wiele. Widać, że turniej stoi na bardzo wysokim poziomie. Zresztą no, chociażby nazwy drużyn, które tutaj przyjechały. Mieliśmy możliwość zagrać na przykład Benfiką Lizboną z Batę Borysów i graliśmy na stadionie Wisły. Obecność logo SPAR przy R22 na miejskim stadionie prawie że milionowego miasta, w którym mamy swoje placówki, swoje sklepy, jest czymś bardzo wyróżniającym. Great teams, good matches. For me, that is best tournament for my team, where we be. Everything was great, tournament is great, and that is new experience for us, because we play in Croatia 11-11 all pitch. Krakow is beautiful town, one of the most beautiful town in Europe. What we see yesterday, we go in town, in center, and for me, it's great.